Mariusz Staszewski, jakie wnioski będzie można wyciągać po tym meczu? Bo pewnie jeszcze niedziela to jest za szybko na wyciąganie wniosków, ale takie pierwsze spostrzeżenia? Dużo nam jeszcze brakuje i dużo pracy przed nami. No, to ciężko, dzisiaj nie będę wyciągał wniosków, bo gdzieś tam nie tego się wszyscy spodziewaliśmy. No ale zobaczymy. No. Jak wyglądało to od kuchni, powiedzmy tutaj, tej parkingowej? Cały czas gdzieś też szukaliście się jako gospodarze mimo wszystko z ustawieniami? Tak, staraliśmy się do końca. Myślę, że już tak całkiem ciśnienie zlazło. Już nanominowane było, już wiadomo było, że niczego tu nie wskuramy. A tak gdzieś tam staraliśmy się gdzieś tam to ciśnienie trzymać, podnosić je na duchu i atmosferę. Ale no zupełnie nam to spotkanie, nie ma co się sprawdzić, zupełnie nam to spotkanie nie wyszło od pierwszego do ostatniego biegu. Niektórzy zawodnicy też faktycznie tak trochę, można powiedzieć, że nie wytrzymali tego debiutu ekstraligowego? Ja myślę, że to o chłopaków, jeśli chodzi o juniorów, to na pewno widać było, że no zupełnie to wyglądało inaczej jak zawsze. Widziałem sporo chęci i ambicji, ale myślę, że ta trema jednak dała się znaki. Chyba można obiecać kibicom, że będziecie walczyć, bo to jest pierwszy mecz, 13 jeszcze kolejek przed wami. No będziemy walczyć od pierwszego do ostatniego meczu. Tak jak mówiłem, nie poddamy się po pierwszym meczu, nawet jeśli on nam nie wyjdzie. Spotkał nas czarny scenariusz, więc musimy się odbić i miejmy nadzieję, że będzie tak jak w roku ubiegłym, że po słabym początku później złapiemy żad wiadre i tyle.